Mr. Vicky. Dziękuję. Proszę, to jest, chciałem powiedzieć, ryb. Ryb? Co, Eugeniusz? Ryb. Ryb. Starszy pan, znowu nie w formie. Eugeniusz, nawet jeżeli powróciłeś z Chicago, to jeżeli zasiadasz z nami do gry, to powinieneś wiedzieć, jak się zachowa. Ryb w co, pytam? No po prostu ryb. O Boże, znowu się zaczerwieni. To może ryb pip. Nonsens. Panie, niech mu pan podpowie. Chętnie, ale do ryb trudno zrymować. Ja bym zaproponował jego ten, a on mi pęk. No doskonale, ale za pozwoleniem, co to znaczy? Kto pęk? I to tak się mówi. Nie grymasz, pan Edek wie co robi. Ja go brzdęk, a on mi pęk. No jest. Jak chcesz, to potrafię. Pan starszy bardzo jest wstydliwy. Dziękuję, panie Edzie, kochany. Nie wiem, co byśmy bez pana zrobili. Drobiazg, to ja już sobie pójdę. Co? Co takiego? Co panu przyszło do głowy teraz, kiedy jesteśmy w środku partii? Dzień dobry. A, to ty. To ja. Co tu się dzieje? Jak to co? Gramy sobie w karty. To widzę, ale z kim? Jak to z kim? Wuja Eugeniusza nie poznałem. Ja nie pytam o wuja Eugeniusza. Z wujem policzymy się później. Kim jest ten osobnik? No to na mnie już czas. Całej rączki, pani dobrodziejka. Edziu, nie wątpię. A mówiłem pani szanownej, żebyśmy już dzisiaj nie grali. To ona, to wszystko przez nią, ja nie chciałem. Bo powiedziałem! Rany, idę już, idę. Prosiłem, tyle razy prosiłem, żeby mi więcej tego nie było. O, nie, nie. Właśnie, że tak, i to natychmiast. Ciekawe, ciekawe. Czego ty chcesz ode mnie? Babcia dobrze wie, co mam na myśli. Arturku, miałbyś trochę litości dla własnej babci. A, może też się odzywa? Ja się nie odzywam, tylko mówię, jeżeli, nawet jeżeli babcia trochę się zapomniała. Ja jej przypomnę. I wujciowi też przypomnę. Litości. Kto tu mówi o litości? A czy wy macie dla mnie litość? Czy ona nie rozumie, że... Z okazji wujciowi też się coś należy. Dlaczego wujcie nie przy pracy? Dlaczego wujcie nie pisze pamiętniku? Napisałem trochę dziś rano. Potem oni przyszli do mnie do pokoju. Eugeniuszu, ty zdrajco! Aż, dajcie z nich wszyscy święty spokój! Niemniej wujcio też zostają kara. Siedzieć, dopóki nie zwolnię. Dobrze mu tak. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafalk! Fajne! Znowu? Ja nie chcę! Ani słowa! Dziękuję ci, Judaszu! No i tak karta nie szła! Błazen! To cię uduczy tej potwornej lekkomyślności! Zapałki, czy ktoś ma zapałki? Arturze, ja cię proszę, przynajmniej bez świec! Cicho, bo ukażę! Ja mam pierwszorzędny obraz! Co on tam ogląda? Leżeć. Podręcznik anatomii szczegółowej, uniwersyteckie wydanie. Też sobie znalazł. Pan Artur studiuje medycynę? Często na trzy fakultety razem z filozofią. A z filozofii też ma coś w tym rodzaju? Skąd? Filozofia jest bez ilustracji. To szkoda, chętnie się pogląda. Pokaż, pokaż. Leżeć. Pomyśleć, że jesteś z nas wszyscy najmłodszy. Dlaczego nie idziesz do klasztoru? Dlaczego ty mnie nie chcesz zrozumieć? O tak, tak. Ja też się o to pytam. Dlaczego ty go nie chcesz zrozumieć, Czałgiem? Ja nie mogę żyć w takim świecie. W jakim świecie? O, co wy tu robicie? Dzień
Dzień dobry, mamo. A co to babcia znowu na katafalku? Dobrze, że przyszłaś. Sama widzisz, co on wyprawia. Ja wyprawiam? Musiałem babcię ukarać. On mnie wychowuje. Babcia przekracza granice. Jakie granice? Już ona wie, o co chodzi. Należyby od razu na katafalk. Niech pomyśli chociaż o wieczności. Niech podejrzy, niech się opamięta. Edek! Jak to? To wy się znacie? Ja się znam. Edzia wszyscy znają, no i co w tym dziwnego? Dział szaleje! Wracam do domu. Zostaje jakichś podejrzanych osobników, rozprzężenie, chaos! Dwuznaczne stosunki i okazuje się, że mama też? Skąd się to wszystko bierze? Do czego to wszystko prowadzi? Może byś coś zjadł? Ja nie chcę jeść. Chcę zapanować nad sytuacją. Ja sypiam Zetkiem od czasu do czasu, prawda, Edek? Co? Ach, ja. Owszem. No proszę, wszystko w kolorach. Co? Co mama powiedziała? Zaraz przyniosę ci coś do jedzenia. Co prawda, ona powiedziała to trochę za mocno. Mogę już to zdjąć. Arturze? Arturze, pytam cię, mogę sobie już zdjąć to z głowy? Niech sobie wujcia zdejmie. Teraz i tak wszystko. Dziękuję ci. Coś tak posmutniał, Artur. Ależ tu twardo. Ja rozumiem, że ta historia z mamą zrobiła na tobie wrażenie. Ja rozumiem, ja jestem nie dzisiejszy. Edek nie jest taki zły. Ma dobre serce, choć nie wygląda bardzo inteligentnie. Między nami już został debil. Cóż, mój drogi, trzeba życie brać, jakie ono jest. Albo nie. No, Arturku, głowa do góry. Zresztą, mój Boże, twoja mama już nie to samo, co dawniej. Trzeba ją było widzieć, kiedy była młoda. Przed twoim urodzeniem. Zanim jeszcze się pojawił stąd. Co zamierzasz zrobić z Edkiem? Ja będę z tobą szczery. To wredna postać. I paznokcie ma trudne i w ogóle ciężkie. Co? Jestem przekonany, że on oszukuje w kartach. Siąbie przy jedzeniu. Rządzi się tutaj jak u siebie. Gdyby nie genial, nie podawałbym mu ręki. Czy ty wiesz, co on zrobił wczoraj? Przychodzę do kim i powiadam, słuchaj, siostrzyczko, ja rozumiem, że pan Edek nie myje zęb, ale jeżeli już używa mojej szczoteczki, to niech chociaż używa jej do mycia zębów, a nie do czyszczenia butów. A on na zęby mam zdrowe. Jak ugryzę, to odgryzę, a buty mi się burzą. Wyrzucił mnie za drzwi. Słuchaj, ja nie chcę ci niczego sugerować, ale ja w twoim miejscu zrobiłbym z nim porządek. Może by go tak rzucić ze schodów, co? Ach, nie w tym sedno. No to może by chociaż po pysku. Zagadnienie nie na tym polega. Ale po pysku nie zaszkodzi. Chcesz, to mu powiem, żeby się przygotował. Pan Edek to prosty i bardzo porządny człowiek. W życiu nie widziałam takiego prostego. Co mu nie wiem, nie reaguję. A co ty mu tam szepczesz do ucha? Nic, opowiadam mu o życiu pszczół. Śniadanie gotowe? Nie, mamo. Pożycz mi pan to do wtorku. Nie mogę, poniedziałek mam egzamin. Szkoda, tam są ładne kawałki. Niechże mama już stamtąd zejdzie. Wygląda mama jak z Edgara Poe. Czego? Jak na katafalku i w ogóle jakoś tak staroświecko. A on? On teraz je, nie będzie się wtrącał. Artur, mogę zejść? Wszystko jedno. Och, to gorzkie. Nie ma cukru, zjadłem geniusz. Przepraszam, zjadłem tylko dzień. Cukier zjadł Edek. I niech mama zgasi świecę, trzeba oszczędzać. Kto wygrywa? Edek. Pan Edward ma nadprzyrodzone szczęście. Edek, oszukujesz? Jasko! No to dziwne. Dałeś
dałaś mi słowo, że dzisiaj przegrasz. Potrzebuję pieniędzy na dom. Taki bad. Poczułem, że pachnie tutaj kawa. Cześć, Edek. Miałeś dzisiaj spać do południa. Południa łóżko będzie zajęte. A ja nie mogę, mam dzisiaj nowy pomysł. Kto tu pije kawę? A, to ty, Artur. Muszę się ociec, chociaż pozapina. Dlaczego? Jak to dlaczego? Co to właśnie, ma znaczyć dlaczego? No właśnie, dlaczego takie proste pytanie, a nie umiesz na nie odpowiedzieć? No bo nie wypada. No widzisz, twoja odpowiedź nic nie znaczy. Nie wytrzymuje analizy intelektualnej. Jest typową odpowiedzią konwencjonalną. A czy to nie wystarcza? Nie, dla mnie jestem człowiekiem myślącym głębiej. Jeżeli już mamy dyskutować, musimy sięgnąć do imponderabilii. No to Bosko, nie może się ojciec najpierw zapytać, a później porozmawiamy? Nie, bo to by było odwróceniem procesu myślowego. Skutek poprzedziłby przyczynę. Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie na zasadzie mechanicznych odruchów. Aha, czyli ojciec się nie zapnie od razu? Nie, zresztą nic z tego, mój synku, brakuje guzików. No tak, powinienem się domyślić. Mylisz się. Materia wypływa z ducha. Przynajmniej w tym wypadku. O, a właśnie o tym chciałem sobie porozmawiać. A to później. Czy ktoś by usunie wreszcie to pudło? A po co? Formalnie nie mam nic przeciwko niemu. Powiedziałbym nawet, wzbogaca rzeczywistość. Pobudza wyobraźnię. Ale ta mlęka przydałaby mi się do eksperymentów. Masz dosyć miejsca gdzie indziej. I ja bym też wolała, żebyś się to wynieśli. A ty nie będziesz się znęcać na pewno. W tym domu panuje bezład, entropia i anarchia. No, kiedy umarł dziadek? 10 lat temu. I nikt do tego czasu nie pomyślał, żeby usunąć kadarek. No to jest nie do pojęcia. No, dobrze, żeście chociaż usunęli dziadka. Dziadka nie dało się dłużej trzymać. No nie chcę o szczegóły, ale o zasadę. Doprawdy. Co tu mówić o dziadku? Urodziłem się 25 lat temu, a mój wózek dziecinny jest wciąż tu. No, dlaczego nie na strychu? A to? Co to jest? Suknia ślubna mojej matki. Dlaczego nie w szafie? O, proszę. Bryczesy wuja Eugeniusza. Dlaczego one wciąż tu? Jeżeli ostatni koń, na którym jeździł wuj Eugeniusz, zdechł bezpotomnie 40 lat temu! Żadnego porządku, żadnej zgodności z dniem bieżącym, żadnej skromności, ani inicjatywy. No tu nie można oddychać, chodzić, żyć! Edziu! Jak ty pięknie pijesz. Mój drogi, tradycja mnie nie obchodzi. Twój płód jest śmieszny. Sam widzisz, że nie przykładamy żadnej wagi do tych pomników przeszłości, do tych nawarstwień rodzinnej kultury. Ot tak sobie to wszystko leży i żyjemy swobodnie. Gdzie moja gama? Nie, ojciec mnie zupełnie nie rozumie. Nie o to chodzi. Wytłumaczy więc Jasi, mój drogi, nie ma już kawy? Może być, ale pojutrze. Dlaczego dopiero pojutrze? Sama nie wiem. No dobrze, niech będzie. Słuchajcie, mnie nie chodzi akurat o tę tradycję. Tu już w ogóle nie masz żadnej tradycji, ani żadnego systemu. Są tylko fragmenty, proch, bezwładne przedmioty. Byście wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle. Aż zapomnieliście sami, od czego się właściwie zaczęło. To prawda. To prawda. Stomilu, pamiętasz, jak rujnowaliśmy tradycję? Posiadłeś mnie wtedy oszak mamy i baby na premierze pan Huizera. W pierwszym rzędzie foteli na znak protestu, ale był skandal. O, gdzie ten czas, kiedy to jeszcze robiło wrażenie, starałeś się wtedy moją rękę? A mnie się zdaje, że to było raczej w Muzeum Narodowym na pierwszej wystawie nowoczesnych, a mieliśmy entuzjastyczne recenzje. Nie, to było w operze na wystawie, to albo nie byłeś ty, albo nie byłam ja, no wszystko ci się pomyliło. No możliwe. Czas buntu i skoku w nowoczesność. Człowiek zrzuca starych bogów i siebie stawia na piedestale. Rewolucja i ekspansja.
To nasze hasło. Życie w stwarzaniu, wciąż poza granicę, ruch i dążenie. Poza formę, poza formę. Stomilu, jak ty nagle odmłodniałeś, nie poznaję cię. No cóż, byliśmy młodzi. No ale co ty mówisz, przecież nie zastarzaliśmy się ani trochę. Dzisiaj też nie poddaliśmy, nie zdradziliśmy tamtych ideałów. Wciąż naprzód i naprzód. No tak, oczywiście. Czy poddajemy się konwencjom krępującym ludzkość? Czyż nie jesteśmy wciąż wolni? No, a kiedy to było? Ha, zaraz, niech policzę. Pobraliśmy się, poczekaj, w 1930... nie przeszkadzaj! Artur urodził się w 40. Poczekaj, no pomyliłeś mi wszystko, och! Niechże policzę. Jesteśmy młodzi, ciągle młodzi. No, ojciec ma rację. Jaką rację? Tam tego wszystkiego już nie ma. Czego? To tych więzów, kowów, skorup i tak dalej, nie ma niestety. Niestety? Ty nie wiesz, co mówisz. Gdybyś żył w tamtych czasach, wiedziałbyś, ile zrobiliśmy dla ciebie. Czy wiesz, ile trzeba było odwagi, żeby zatańczyć tango? Czy wiesz, że tylko nieliczne kobiety były upadłe? Że zachwycano się malarstwem naturalistycznym. Teatrem mieszczańskim, o teatr mieszczański, uchyda! A przy jedzeniu nie wolno było trzymać łokci na stole. Dopiero w 1900... którym... Co śmierci zaczęli nie ustępować miejsca osobom starszym. My twardo walczyliśmy sobie te prawa. Jeżeli dzisiaj możesz sobie robić z babcią, co chcesz, to dzięki nam. Ty sobie sprawy nie zdajesz tego, ile nam zawdzięczasz. I pomyślesz, że po tośmy walczyli, żeby ci stworzyć tę swobodną przyszłość, którą ty teraz pogardzasz. Coś się stworzyli? Ten burdel, gdzie nic nie funkcjonuje. Bo wszystko dozwolone, gdzie nie ma ani zasad, ani wykroczeń. Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to, na co się ma ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia. Stomilu, pan obliczyłam. To było w 1926. Co? Już zapomniałam. To swoją wolnością. Zatruliście pokolenia w przód i wstecz. Spójrzcie na babcię. No wszystko i się w głowie pomieszało. A wam to nic nie mówi? Przeczuwałam, że on znowu mnie się będzie czepiał. Mama jest zupełnie w porządku. O co ci chodzi? No pewnie. Was oczywiście nie razi to starcze rozwydrzenie. Ale kiedyś była czcigodną, szanującą się babcią. A teraz co? Poker z etkiem. O, przepraszam. Czasem gramy tego brydzika. Do ciebie mówię, ty nie plebsie. Każdy ma prawo wyboru z kim i w co. Starsze osoby także. Nie jest prawo. To jest moralny przymus do niemoralności. To prawnie dziwi się tobie. Masz jakieś zmuszałe poglądy. Kiedy byliśmy w twoim wieku, każdy konformizm uważaliśmy za hańbę. Bunt. Tylko bunt miał dla nas wartość. Jaką? Pozytywną, czyli... Zawsze pozytywną, choćby nawet negatywnie. Czy myślisz, że byliśmy wyłącznie ślepymi anarchistami? My zawsze tylko szliśmy własną drogą, ale poprzez negację wszystkiego, co było, torujemy drogę przyszłości. Jak? To już do mnie nie należy. Moja rzecz wychodzić poza formę. Ja też się dziwię, Arturze, że jesteś z nas najmłodszy, a koniecznie chcesz mieć jakieś zasady. No zawsze bywało odwrotnie. Bo ja wchodzę w życie. Ale w jakie życie mam wejść? Ja je muszę najpierw stworzyć, żeby miał w co wejść. Nie chcesz być nowoczesny, ty w twoim wieku? Otóż właśnie, nowoczesność. Nawet babcia zestarzała się już w świecie, który dawno wypadł z normy. Zresztą, wy się wszyscy starzejecie w tej waszej nowoczesności. A jednak ośmielę się wtrącić te różne zdobycze. Na przykład, prawo do noszenia krótkich spodni. Przebie. Wójcio by się naprawdę lepiej nie odzywał. Czy wójcio nie widzi, że już nic nie jest możliwe, ponieważ wszystko jest możliwe? A żeby wójcio chociaż łamał konwencję tymi spodniami. Ale nie! Konwencję połamali dawno przed wójciem. Zresztą wójcio nie winny. Wójcio przyszedł na gotowe.
Wszystko jest w próżni. Czego ty właściwie chcesz? Tradycji? Porządku świata. O, tylko tyle. No i prawa do buntu. No masz, przecież ja cię cały czas namawiam. Buntuj się! Czy ojciec nie rozumie? Odebraliście mi już ostatnią szansę. Tak długo byliście antykonformistami, aż wreszcie upadły ostatnie normy, przeciw którym można było się jeszcze buntować. A dla mnie nie zostawiliście już nic. Nic! Bo brak norm stał się waszą normą. A ja się mogę buntować jedynie przeciwko wam, czyli przeciwko waszemu rozpasaniu. Ależ proszę bardzo, czy ja cię przeszkadzam albo zabrania? Dawaj, Arturku, pokaż im. Może bądźcie wreszcie w spokoju, bo ostatnio stałeś się taki nerwowy. Nie no, niemożliwe. No ale dlaczego? No, wszyscy cię namawiamy. Ale... No. Buntować się? Przeciwko wam? A kto wy jesteście? Bezkształtne masy. Tłum bez formy ani konstrukcji. Waszego świata nie da się rozsadzić, sam się rozsadzi. Czy to znaczy, że się już nie nadajemy? Do niczego. Może jednak byś spróbował jeszcze, Arturku. Nie ma co próbować. Beznadziejna sprawa. Jesteście potwornie tolerancyjni. To rzeczywiście przykre. Nie chciałbym jednak, żebyś czuł się taki opuszczony. O, mój biedny Arturek. Nie myśl, że serce matki jest z kamienia. Cię wszyscy lubimy, Arturku. I chcielibyśmy coś zrobić dla ciebie. Was. Nic nie da się zrobić. Namawiacie mnie do antykonformizmu, który od razu się zamienia w konformizm. Zresztą nie mogę cały czas być konformizmem. Mam już swój lata, koledzy się śmieją ze mną. A sztuka, Arturze, a sztuka? Właśnie, to samo chciałam powiedzieć. Sztuka. Sztuka w ogóle. Całe moje życie poświęciłem sztuce. Sztuka to wieczny bunt. No może byś spróbował? Nie, pole! Co mi ojciec w głowę zawraca? Ja chcę być lekarzem. Taki wstyd w rodzinie. Ja myślałam, że będzie artystą. Kiedy nosiłam go w łonie, biegałam nago po lesie, nosząc Bacha i wszystko na nim. Widocznie mama fałszowała. A ja ci radzę nie tracić nadziei. Nie doceniasz sztuki. Ja właśnie przygotowałem nowy eksperyment. Zaraz zobaczysz. Emilia Enek z tobą napracował coś nowego. Znowu? Tak. Przyszło mi to do głowy dzisiaj rano. Rzecz zupełnie oryginalna. Zaraz nam zaprezentujesz, prawda, Stanisław? O Jezu! Eugeniuszu, przesuń stół, zrób miejsce. Gdzie ja jestem? Najpierw jakieś krzyki, teraz jakaś przeprowadzka. Która godzina? Ala! Zapomniałam wam powiedzieć, Ala jest z nami od 6 rano. No świetnie się składa, ale zapraszam cię na przedstawienie. A dlaczego mi nic nie powiedzieliście? Gdy wiedział, że jest, nie pozwolił na te hałasy. Edek! Pod ścianę! Czy dobrze spałaś? Tak sobie. A czy długo zostaniesz u nas? Nie wiem. Powiedziałam mamie, że może już nie wrócę. A co ona na to? Nic. Nie było jej wtedy w domu. Jak mi to mogłaś powiedzieć? No to może nie powiedziałam, nie pamiętam. Zapomniałaś? Bo to było dawno. Ty chcesz śniadanie? Tak, to prawda, kawy już. Pozwolisz, że usiądę obok ciebie? Ależ proszę cię bardzo. Ładnie wyglądasz. Z czego się śmiejesz? Ja? Zdawało ci się. Przecież się śmiałaś. Nie kłóć się ze mną. Wiesz, myślałam dosyć często o tobie. Dalej. Często wyobrażam sobie, że cię spotykam. Dalej. Że siadamy obok ciebie. Dalej. Rozmawiamy. Dalej. O różnych sprawach. Dalej. Wyjdź. O co ci chodzi? No to czemu rzucasz? Czego ty właściwie chcesz? Wszyscy mnie o to pytają. Dobrze, wcale nie muszę. Proszę zajmować miejsca. Proszę zajmować miejsca. Edek, dokąd? Ja tylko na chwilę. Natychmiast wracasz z powrotem. Artur, Ala, prosimy do nas. A co to w ogóle będzie? Eksperyment teatralny. To mania mojego ojca. Edek! Proszę państwa, proszę się skupić. Oto bohaterowie dramatu.
Adam i Ewa w raju. To już było! Kiedy? Na początku świata! Ale to było w starej wersji, a opracowałem nową. A wąż! Cicho! Węża mamy w domyśle. Wszyscy znamy tą historię. Uwaga, zaczynamy. Więc jestem w raju i jestem Adamem. Ten status określa wszelkie możliwości. Lecz już się zaczęło. Oto z mojej kości powstała Ewa. A co z niej powstanie? O losie tyś odpowiedział na moje pytanie. Adam był pierwszy, choć nie był nim wcale. Póki mnie nie było, teraz chodzi dumny. Czy nie rozumie choć taki rozumny, że tylko nie być można doskonale? Ty świeci słońce, ty tą czerwości, wolności! Udało się? Przestraszyłeś, strach. Ale eksperyment powinien wstrząsnąć, to moja pierwsza. Jeżeli tylko o to ci chodziło, to rzeczywiście ci się udało. Serce mi bije. Stamilu, jak ty to zrobiłeś? O, spaliłem stopki i strzeliłem z rewolweru. Nadzwyczajny! Co w tym nadzwyczajnego? Nie rozumiesz? Ani trochę. Eugeniusz zawsze był tępy. A ty, Eugenio? Pytam, czy mama zrozumiała eksperyment? Co? Mama ogłuchła od eksperymentu. Wcale się nie dziwię. Wytłumaczyć. Poprzez działanie bezpośrednie uzyskujemy jedność momentu akcji i percepcji, jasne? No i co? Jak to co? No co to ma wspólnego z Adamem i Ewą? Eugeniuszu, skup się! Chodzi o fenomen teatralny. Dynamika faktu sensualnego. Co na ciebie nie działa? Prawdę mówiąc, nie bardzo. A nie, ja już nie mam siły. No, Henie, Stomilu, nie zniechęcaj się. Jeżeli ty nie będziesz eksperymentował, to kto będzie? Flajta, panowie. Wolę kino. I co teraz będzie? Wyjdź! Wszyscy za drzwi! To co znowu? Precz, was tu więcej nie widział! To tak się traktuje własnego ojca? Ojca już nie ma! Ojciec był brzydany, a ojca dopiero stworzę! Ty mnie! Ciebie i was wszystkich stworzę na nowo! A teraz idźcie już! Ojca. Żem was tu więcej nie widział! Może wiele sobie pozwala! Nie przejmuj się, dzieciaki. Jesteśmy przecież uświadomieni. Mam wyjść? Chodź. Cóż cię obchodzi poza twoimi eksperymentami? O, tak, sztuka nowoczesna. Dajcie mi Boga, zrobię z niego eksperyment. No widzi. Idziemy, babuś. Bierz karty. Panie Artku, jakby pan czego potrzebował... O! Dobrze, idę już. Masz rację, Arturku. Między nami mówiąc, to hołota. Wujek też wyjdzie. O, oczywiście, mój drogi, wyjdę. Tylko jedno ci powiem. Możesz na mnie liczyć. Co wujek ma na myśli? No, na myśli, nie na myśli. Już ty zrobisz, jak uważasz. Tylko zapamiętaj, ja mogę się przydać. Jeszcze tak nie zgłupiałem jak oni. Ja jestem nie dzisiejszy. No dobrze. A teraz niech wuj zostawi nas samych. Nie dzisiejszy! A teraz ci wszystko wytłumaczę. Kto tu? To ja! Kto taki? Twój wuj, Eugeniusz! Hasło? Odnowa! Odrodzenie. W porządku, nie pójdę. Mów! Ale się zmęczyłem. Wszystko gotowe? Wniosłem ze strychu, co tylko się dało. Moli tam, co nie miałem. Jak myślisz? Tak. Musi się udać. O, boję się. Oni są tak zdemoralizowani. Pomyśl, całe życie w tym bajzu. Pardon, chciałem powiedzieć, w tym rozkładzie. Widzisz, nawet ja się przyzwyczaiłem. Przepraszam cię. Nie szkodzi. Co robi ojciec? Jest w swoim pokoju. Pracuje nad nową inscenizacją. Czyli czasem go nie żal, Arturze. Ostatecznie on wierzy w tę swoją sztukę. To
To czemu wuj samu nie daje satysfakcji? Z przekory. Lubię mu robić na złość. Zresztą jestem szczery. Mnie te eksperymenty naprawdę nie przekonują. A ty w mnie wierzysz? Mam co innego na głowie. A mama? Nic nie widać. Albo zgasiła światło, albo zasłoniła drzwi. A babcia Eugenia? Pewnie maluje się przed lustrem. W porządku. Może wuj odejść. Za chwilę mam tu ważne spotkanie. Są jakieś nowe rozkazy? Czuwać, milczeć, na wszystko mieć oczy otwarte i być pogotowy. Tak jest! Gdzie Bóg ma w swojej opiece, Arturku, może jeszcze powrócą dobre czasy. Czego chciałeś? Ciszej! Dlaczego? Chcę z sobą porozmawiać na osobności. Ojej, myślisz, że oni się nami przejmują? Nawet gdybyśmy robili nie wiem co. Au! Co ci się stało? Stomił mnie dzisiaj, uszczypnął dwa razy. Łajdak! To twój ojciec. Dziękuję, że zgodziłaś się. No, bo wyrażasz się o swoim ojcu tak jakoś staroświecko. Dzisiaj już nikt tak nie mówi o swoim ojcu. A jak? W ogóle się nie zwraca na nich uwagi. Więc pomyliłem się. To, że jesteście krewnymi, to wasza sprawa. Stomił jest całkiem sympatyczny. Ty artysta. To co w tym złego? Artyści to zaraz. Oni pierwsi nadgryźli epokę. Ojej, no to co? Więc czego chciałeś? Zimno mi. Jestem prawie naga. Czy zauważyłeś? Co ci powiedziałam dziś rano? Czy zgadzasz się? Żeby wyjść za ciebie za mąż? Przecież już mówiłam, że nie widzę potrzeby. A więc nie zgadzasz się? Naprawdę nie rozumiem, mam tu tyle hałasu. Jak chcesz, możemy się pobrać jutro. I tak jesteśmy kuzynami. Ale nie chcę, żeby ci było wszystko jedno. Wyjdź za mnie, że wyjść. Chcę, żebyś zrozumiała, jaka to poważna sprawa. Dlaczego znowu taka poważna? Dla mnie może być albo nie być. I tak, jeżeli będę miała dziecko, to z tobą, a nie z księdzem, więc o co chodzi? Dobrze, więc jeżeli ta sprawa sama w sobie nie jest poważna, to można ją zrobić poważną. Po co? Jeżeli chcesz koniecznie mieć, to proszę cię, schowaj tę nogę. Nie podoba ci się? To nie należy do zagadnienia. Nie podoba ci się? Zresztą proszę cię bardzo, wystawiaj sobie nogę ile chcesz, proszę. Sama mi w tej chwili przyznajesz rację tą swoją nogą. Moją nogą? Tak, właśnie nogą. Wystawiasz nogę, bo nie rzucam się na ciebie jak mój ojciec, artysta i czy inni. To cię niepokoi. Byłaś już trochę zdziwiona dziś rano, kiedy zostaliśmy sami. Myślałeś, że wiesz czego chcę od ciebie. To nieprawda. Aha, nieprawda. Myślałaś, że nie zauważyłem, jak poczułaś się nieswoją, kiedy zaraz ciągnę cię od razu na łóżko, zaproponowałam ci małżeństwo. Bo mnie bolała głowa. Głowa głowy. A swoją drogą nie wiedziałaś, co o tym sądzić. Więc oczywiście pomyślałaś, że nie działasz na mnie jak należy. Tak to cię niepokoi. Niepokoisz się o swoje uroki. Byłabyś szczęśliwa, gdybym w tej chwili próbował się zachować jak mój ojciec. Uspokoiłabyś się od razu. Bądź oczywiście, żeby mnie ugarać, uciekłabyś na tych. Już uciekam. Zostań. Potwierdzasz moją teorię. Zachowałam się w sposób nietypowy i to cię zastanowiło. Wyjątkowość to już jakaś wartość, widzisz? No ja nadałem znaczenie naszemu spotkaniu, ja! No to nadawaj sobie sam, że jesteś taki mądry, taki wyjątkowy, taki lepszy ode mnie! Sam, beze mnie! Nie obrażaj się! Albo z wujem Eugeniuszem, zobaczymy, czy ci się uda! Nie gniewaj się! Bo co? Nie jest ci za gorąco w tym pledzie? Nie. To melonik wuja Eugeniusza. Wcale ci w nim nie dotwarzam. Niech sobie będzie. Jak chcesz. O czym to mówiliśmy? Aha. System wartości. Więc z ogólnego punktu widzenia stworzenie systemu wartości jest niezbędne dla należytego funkcjonowania tak jednostki, jak i społeczeństwa. Bez odpowiednich norm nie uda nam się stworzyć należytej równowagi elementów określanych jako dobro i zło. W związku z tym... Co Elektro robi? Właśnie szedłem do kuchni napić się wody. Przepraszam, nie wiedziałem, że państwo to sobie rozmawiają. Wody? Jakiej wody? Po co wody? Mam pragnienie, proszę pana. Teraz w nocy? Mogę nie pić, jeżeli pan mi to nie odpowiada. Pić i wynosić się. Jak pan sobie życzy. Chwileczkę.
Słucham pana. Kuchnia jest na prawo. Niemożliwe. Babi, gdzie jest kuchnia w moim własnym domu? W dzisiejszych czasach nic nie wiadomo. Dureń! Powinienem z nim skończyć. A czy już skończyłeś ze mną? To wszystko przez niego. Czy przez niego chciałeś mi wykręcić rękę? Ała. Bardzo cię boli. Co cię to obchodzi? Gdzie? W którym miejscu? Tu. I tu. No prawda, ja nie chciałem. I tu. Nie wiem, jak się przeprosić. I tu? Wybacz, ja nie chciałem. Zdemaskowałeś się. Zwyczajny brutal. Najpierw przemowy, a potem wiadomo co. Ach, my kobiety. Co my jesteśmy winne, że mamy to ciało? Gdyby je można zostawić gdzieś na przechowanie, jak w szatni, byłybyśmy bezpieczne od napaści byle kuzyna. Naprawdę, nie spodziewałam się tego po tobie. Ty z twoją umysłowością? Nie wykręcaj się. Czy nie myślisz, że ja nie odczuwam potrzeby porozmawiania na tematy poważne? Ale spokojnie, bez obawy, że jakiś filozof nie będzie szarpał za nogę. Ale mniejsza z tym. O czym to więc mówiliśmy? Przerwałeś w najciekawszym miejscu? A to dobre. Czy myślisz, że naprawdę chciałam ciebie zgwałcić? A co, nie? Nic podobnego, to była tylko lekcja. Dziękuję, ja już to umiem. Znowu ci jedno w głowie. No to powiedz, dlaczego się broniłaś? Jesteś nieprzyzwoity. Nauka nie zna wstydu, dlaczego? A dlaczego się na mnie rzuciłeś? Poświęciłem się. Co takiego? Tak, poświęciłem się. Chciałam ci w ten sposób jaśnie przedstawić pewne sprawy. Rodzaj praktycznych ćwiczeń z pragmatyki płci. Świnia i w dodatku naukowa. Z pragmatyki? Nigdy o tym nie słyszałam. To jakieś nowe zboczenie? Nic tam nowego. Jestem pewien, że zostaniemy przyjaciółmi. Kobiety pójdą za mną. Jakie kobiety? Wszystkie. Kobiety całego świata będą moimi sojusznikami. Kobiety trzeba zaagitować przede wszystkim. A kiedy one zrozumieją, mężczyźni już nie będą mieli innego wyboru. Co za kobiety? Czy ja je znam? A zresztą zrób sobie z nimi, co ci się podoba. Wcale mi nie zależy. Słuchaj, historia świata jest historią brutalnego ucisku. Kobiet, dzieci i artystów przez mężczyzn. Przecież ty nie lubisz artystów. Przepraszam, ale... Może się myje? On? Wróćmy do tematu. Ja ci nie wierzę. Wiem dobrze, o co ci chodzi. Mnie nie oszukasz. Chodzi mi tylko o to, żebyś zrozumiała, na czym polega twoja racja stanu jako kobiety. Chcę ci otworzyć oczy. Aha, to pewnie znaczy, że mam się teraz rozebrać. Nie bądź nudna. Kiedy się przekonasz, że nasze interesy są zgodne, zostaniesz moją wspólniczką. O czym marzą mężczyźni? O braku kondycji w sprawach erotycznych. Korzystając z ogólnego kryzysu norm, mężczyźni zrobili wszystko w tej dziedzinie, żeby usunąć ostatnie reguły. Ale ja nie wierzę, żeby to kobietom odpowiadało bez zastrzeżeń. I na tym opieram mój plan. A mnie to odpowiada. Kłamiesz, to niemożliwe. Właśnie, że tak. To mi się podoba. Mogę robić, co zechcę. Wszystko mi wolno. O, na przykład rozbiorę się i co mi zrobisz? Przestań, rozmawiamy poważnie. Dlaczego? Kto mi zabroni? Może ty? Albo moja mama? Albo pan Bóg? No kto? Powiedz. Przestań, ubierz się w tej chwili w koszulę. Pani mi się śni, to moja koszula. A, pan Edek, proszę, niech pan wejdzie. Bon mu zabiję! Rozbierać się przy takim durniem wstydu nie masz? Może on nie ma wykształcenia, ale ma ładne oczy. Ty masz świńskie oczka? Mnie się podobają. Jesteś zazdrosny? Nie jestem zazdrosny. Najpierw brutal, a potem zazdrosny. Ładnie, ładnie. No i co? Dlaczego się nie rozbierasz? Ja już ci nie przeszkadzam. No to chciało mi się. Proszę, nie krępuj się. Rozmyśliłam się. Nie chcesz? No to powiedz, dlaczego nie chcesz? Powiedz, dlaczego przedtem chciałaś? O Boże, to jakiś maniak. Dlaczego? Nie wiem. No powiedz. Co mam powiedzieć? Nie wiem i już. Puść mnie. Wiesz dobrze. Bo udajesz tylko, że ci się podoba ta rozwiązłość, ten brak reguł, to rozmazanie. Ja udaję? Nieprawda. Mniejsza z tego. W każdym razie nie wierzę ci. W gruncie rzeczy wcale ci się nie podoba ta konwencja braku konwencji. Nie ty ją wybrałaś. A kto? My, ty tylko udajesz. Przecież nie uwierzę, że chcesz ze wszystkimi mężczyznami na świecie. No, owszem, wybrałabyś sobie 100 najlepszych. 200. 10 tysięcy? Milion? Ale ze wszystkimi na pewno nie.
Podobać się wszystkim, owszem, to co innego, ale to po to właśnie, żeby mieć możliwość wyboru. Ale jaką inną możliwość preselekcji ma kobieta jak nie konwencję? No jaką? Jestem samodzielna. Wiem, czego chcę. Ale z natury słaba. Jakie masz szanse, jak jesteś sam na sam z nieznajomym, który jest od ciebie silniejszy i nie broni cię przed nim żadna konwencja? Mogłabyś nie chcieć, nie wiem jak. Ale gdyby tu przypadkiem nie wszedł Edek, nic by ci to nie było, nie pomogło. Jestem silniejszy. Mogę się zapisać na judo. Przecież ja mówię niejako metaforycznie. Czy kobiety naprawdę nie są w stanie zrozumieć uogólnie? Teraz wiele kobiet zapisuje się na judo. Ach, jakbym chciała, żebyś nie błagał o litość. Bardzo dobrze. Pomału, a przyznasz się do wszystkiego. Tylko po co do tego wszystkiego judo? Wystarczą dobrze pomyślane i ustalone konwencje. Ja klęczałbym wtedy tu przed tobą, na tej podłodze, z bukietem kwiatów w dłoni. I błagałbym cię o litość, o cień nadziei. A ty, bez żadnego wysiłku, bawiłabyś się tą swoją potęgą za murem konwencji. I czy to nie lepsze niż judo? Naprawdę? Klęczałbyś? Bez wątpienia. No to klękaj. Jak to? Na kolana. Niemożliwe. Dlaczego? Bo nie ma tych konwencji, o których ci mówiłem. Teraz widzisz, w jakim jesteś położeniu. Nie ma na to rady? Jest. Jaka? Stworzyć nowe konwencje, albo odbudować stare. Ja to zrobię, jeżeli mi w tym pomożesz. Wszystko gotowe, potrzebuję tylko twojej pomocy. A będziesz klęczał? Będę. Wspaniale. Co mam zrobić? Zgodzić się na ślub. Od tego zacznijmy. I to nie ślub byle jaki. Administracyjny pomiędzy śniadaniem a obiadem, ale ślub prawdziwy. Z całym ceremoniałem, organami, orszakiem ślubnym i tak dalej. Stawiam szczególnie na orszak ślubny. To powinno ich zaskoczyć. Zrobię z nich wszystkich orszak weselny, i mój ojciec się będzie musiał wreszcie pozapinać. Co ty na to? I będę w białej sukni? Jak śnieg. Ktoś tu wchodził? Nie. Zdawało mi się. Kończmy tę rozmowę. Więc zgadzasz się? Nie wiem. Jak to? Czy cię nie przekonałem? Tak. Tak, to znaczy zgodę? Nie. Tak czy nie? Muszę jeszcze na tym pomyśleć. Na czym tu jeszcze się namyślać? Sprawa jest jasna jak słońce. Muszę odbudować świat i do tego mi jest potrzebny ślub. Czy to nie proste, czego tu jeszcze nie rozumiesz? Niestety wszystkiego. A więc? Poczekaj. Słuchaj, nie mogę więcej czekać. Tracimy tylko czas. Idź i namyśl się. Wrócisz potem i dasz mi odpowiedź. Jestem pewien, że się zgodzisz. Powiedziałam ci przecież wszystko. I nic więcej mi nie powiesz? Nie, teraz nic już. Wyrzucasz mnie? Nie, tylko mam tu jeszcze coś do załatwienia na osobności. A ja nie mogę przy tym być? Nie, to nasza rodzinna sprawa. Jak chcesz. Ale ja też będę miała swoje sekrety, zobaczysz. Dobrze, idź już. Pamiętaj, zobaczymy się w tym samym miejscu. Tato! Czego chcesz? Chcę z ojcem porozmawiać. Teraz o tej porze jestem zajęty. Jutro przyjdź. To pilna sprawa. Powtarzam, że nie mam czasu. Jutro porozmawiamy. Czyś to szalał? Co to ma znaczyć? Niech ojciec taki... Nie krzyczy. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Nie mogę spać, nadszedł czas działania. Ale to dobranoc. Chciałem ojca spytać. Czy ojcu nie jest przykro? Z jakiego powodu? No przez tego Edka. Edek? Owszem, jest tu taki. Co ojciec o nim sądzi? Zabawny typ. Zabawny? Obrzydliwa figura. Przesadzasz. To bardzo ciekawa postać. W pewnym sensie wyjątkowo nowoczesna. Właśnie przez swoją autentyczność. To wszystko? A byłem z tobą szczery. Wyznać Neodowa, dlaczego go ojciec toleruje w swoim domu? To co mi szkodzi? Wzbogaca naszą rzeczywistość, wnosi kolory. On mi nawet pomaga w żywieniu wyobraźni, gdyż my artyści potrzebujemy trochę egzotyki. Aha, czyli ojciec niczym nie wie. Nie wiem, nic nie wiem. Nieprawda, ojciec wie dobrze. Powtarzam, że nie wiem i o niczym nie chce. On sypia z mamą. Co ojciec na to? Mój drogi, załóżmy nawet, że mówisz prawdę. Swoboda seksualna to pierwszy warunek wolności człowieka. Ale to jest prawda. Ona naprawdę z nim sypia. Powtarzam, załóżmy. Przyjmijmy przez chwilę. Okaże się, że nawet jeżeli uczyni się takie założenie, nic z tego nie wynika. Więc ojciec się upiera, że to tylko abstrakcyjne założenie. Gra słów, wytwór intelektualnej wyobraźni? A dlaczego nie?
Nie jestem staroświeckim ramolem i na płaszczyźnie intelektualnej możemy przyjąć każdą, nawet najbardziej drażliwą przesłankę. Inaczej postęp myśli ludzkiej byłby niemożliwy. Więc proszę cię bardzo, możesz się przede mną nie krępować. Możemy sobie podyskutować bez pruderii. Więc jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Moje zdanie? Ja nie mam żadnego zdania. Wcale nie chcę dyskutować. To nie jest żadna intelektualna przesłanka, rozumie ojciec? To jest prawda. To jest życie. Ojciec ma rogi jak stąd do sufitu. Rogi. To są banalne porównania, a nie solidne narzędzie analizy intelektualnej. Nie obniżajmy poziomu. Ojciec jest rogacz. Ciszę, zabrałem cię jak mówić. A właśnie, że będę. Rogacz! Nie wierzę. Na to czekałem. Udowodnić ojcu? Wystarczy otworzyć te drzwi. Te? Nie. Ojciec się boi. Wygodniej urządzać eksperymenty teoretyczne. W eksperymentach ojciec jest gigant, a w życiu struchlały tatuś. Ja jestem struchlały tatuś, ja? Stary pantoflarz. Dobrze. Ja ci pokażę. Oni tam są? Niech ojciec sam zobaczy. Dobrze. Ja ci pokażę. Ja im pokażę. Ja wam wszystkim im jeszcze pokażę. Albo wiesz co? Załatwię to jutro. Nie, niech ojciec teraz tam wejdzie. Albo korespondencyjny, jak myślisz? Malowany mężyk wężyk. Coś powiedział? Ile? O, chwileczkę. Niech ojciec to weźmie ze sobą. Co to jest? Przecież nie pójdzie tam ojciec z gołymi rękami. Przejrzałem cię. Szybciej, niech ojciec teraz tam wejdzie. Jest... Przejrzałem cię, synu. Ty chcesz tragedii? Jakiej znowu tragedii? Co mi ojciec? Nędzny graczu, młodociany produkcie szalonej idei. Co mi ojciec? Idei? Mam go zastrzelić? A może jeszcze ją i siebie, co? Nie, ja tylko żartowałem. To w razie czego, gdyby Edek... Po nim wszystkiego można się spodziewać. To by ci się podobało. Zdradzony mąż krwią zmywa hańbę. Gdzieś ty to wyczytał, w jakichś starych romansach. Odpowiedz. Ojciec mi insynuuje. Wiedziałem, że młodość czejni ideę ponad życie. Ale nie wiedziałem, że mój własny syn poświęci dla własnego ojca. Siadaj! A teraz porozmawiamy. Chcesz przywrócić świat do nogi? Twoja sprawa. Nasłuchałem się o tym już dosyć od ciebie i nie wtrącałem się w to, dopóki nie przebrałeś miary. O, sprytnie to sobie wymyśliłeś. Tragedii, tego ci potrzeba. Chciałeś mnie zmusić do tragedii. Zamiast mozolnej rekonstrukcji, ty od razu sam szkodę. A to, że przy okazji ktoś zginie, że do więzienia będzie twój własny ojciec, o, to już mniejsza, to cię nie obchodzi. Wiesz, co ci powiem? Jesteś ordynarny, brudny formalista. Nie zależy ci ani na mnie, ani na twojej matce. Fanatyk! A skąd ojciec wie? Może ja nie tylko dla formy. Ty nie lubisz Edka? Nienawidzę. Dlaczego? Edek to konieczność. To szczera prawda, której szukaliśmy tak długo gdzie indziej, bo wyobrażaliśmy sobie ją inaczej. Trudno. Edek to fakt. Nie można nienawidzieć tego, co konieczne. Trzeba polubić. Mam. Jak? Mam się z nim całować? Konieczność stworzę ja. Ty wciąż mówisz jak uparte dziecko. Nie lubi i nie lubi. Wobec tego pozostaje tylko jedno wyjaśnienie. Słuchaj, może ty masz Edypa. Jakiego Edypa? Kompleks Edypa, rozumiesz? Byłeś u psychiatry? Nie, bo mama jest owszem niczego sobie. Nie, nie, to nie to. Szkoda, przynajmniej byłoby wiadomo, czego się trzymać. No wszystko byłoby lepsze od twojego szaleństwa. Wobec tego jesteś tylko... Po prostu formalistą. Nie jestem formalistą. Jesteś żałosnym i niebezpiecznym. Nie, może to tak wygląda, ale ja naprawdę muszę. Przypuśćmy, to już lepiej. Przyjmijmy więc, że jesteś egoistą. Niech to ojciec nazywa jak chce, ale ja muszę. A co by ci z tego przyszło, gdybyś mnie poświęcił? Coś mi się dokonało. Magicznie, ojciec ma rację. Ja chcę bardzo przepraszam. Tragedia. Wielka forma, mocna. Rzeczywistość by już się z niej nie wymknęła. Tak sądzisz, biedaku? Czy nie wiesz o tym, że tragedia jest już dzisiaj niemożliwa? Czy wiesz, co by z tego wyniknęło, nawet gdybym go zastrzelił? Coś
nieodwracalnego, coś na miarę dawnych mistrzów. Nic podobnego. Farsa i nic więcej. Dzisiaj tylko farsa jest jeszcze możliwa. Trup tutaj nic nie pomoże. Dlaczego nie chcesz się z tym pogodzić? Farsa też może być piękną sztuką. Nie dla mnie. Co za upór? Nie, nic na to nie poradzę. Ja muszę znaleźć jakieś wyjście. Wbrew rzeczywistości? Za wszelką cenę. Ciężka sprawa. No chciałbym ci jakoś pomóc, ale doprawdy nie wiem jak. A może byśmy jednak spróbowali? Co mamy spróbować? No z nim. Ciągle masz złudzenia. Nawet jeżeli to prawda, z tą farsą, to dlatego, że jesteście tchórzliwi. Wszyscy jęczą z niewoli farsy, bo nikt nie ma odwagi się zbuntować. Ojciec mi to wszystko pięknie wyłożył. Analitycznie, logicznie, abstrakcyjnie. I sam nie wiem jak, i już wszystko załatwione. Można się rozejść i niech wszystko zostanie po dawnemu. Daleką drogę przybył ojciec, ale jak? Siedząc sobie w fotelu i pogadując. Tutaj czynu potrzeba. Nie ma tragedii, bo dawno w nią nie wierzycie. Wszystko przez ten wasz przeklęty kompromis. A dlaczego mielibyśmy wierzyć, jeśli łaska? Więc Eleonora mnie zdradza z Edkiem. A właściwie dlaczego to źle, że Eleonora mnie zdradza z Edkiem? Słowo daję, że jak nad tym głębiej pomyślę, to nie. A ty możesz mi to wytłumaczyć? Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji. No ale spróbuj. No ja, że przecież... Chwileczkę, niech mi ojciec za chwilę pomyśleć. No myśl sobie, weź, ja bym nawet chciał, żebyś mnie przekonał. Naprawdę? Chciałby ojciec? Bo prawdę mówiąc, mi się to także nie podoba. Ja tego strasznie nie lubię. Tylko tak na rozum. Nie wiem dlaczego. Więc... Gdybym ja ojca przekonał... To byłbym ci wdzięczny. To wtedy ojciec by... Poszedłbym i zrobiłbym im taką awanturę, żeby mnie na zawsze popamiętali. Tylko, żebym miał jeszcze imperatyw logiczny. Niech ja ojca uściskam! Przeklęty rozum! Cóż zrobisz, kiedy on nie puszcza ani tak, ani szmat? Mówiłeś o kompromisie. Właśnie, to właśnie przez niego. Wie ojciec co? Może jednak spróbujemy. Żadne ryzyko. Najwyżej go ojciec zastrzeli. Tak uważasz? Ja nie mam wiary. Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję. Kto wie, może masz rację. Przekona się ojciec. Będzie tragedia. Wiesz, zwracasz mi siły. Jednak co? Entuzjazm młodości to nie sceptycyzm epoki. Młodość, młodość. Chodźmy. Przy tobie czuję się wrażny. Ja zostanę pod drzwiami i będę czekał. Gdyby ojciec czegoś potrzebował, wystarczy mnie zawołać. O nie, to on będzie krzyczał, nie ja. Ja zawsze w ojca wierzyłem. I słusznie, byłem najlepszym strzelcem w pół. Żegnaj. Ale nie tam, tam jest kuchnia. Pić mi się chce. Teraz nie ma czasu. Niech będzie. Zastrzelę go o suchym gardle. Zapłać mi teraz za wszystko.
A nie mówiła, że on i tak nas znajdzie? Strzelił się i schowa. Ojciec z nimi? Tak się złożyło, nie moja wina. Ale nie mieliśmy czwartego. Jak ojciec może? Mówiłem przecież, że wyjdzie farsa. Panie Stomik, Państwa kolej, nie kładaj się pan. I kanapę. Niewinna rozrywka. Sam widzisz, jaka jest sytuacja. Nic się nie dało zrobić. Ale ojciec dał słowo. Czego nie obiecywałem? Trzeba poczekać. To Milu, skup się zamiast rozmawiać na boku. Harpa! Nie, ja w takich warunkach nie mogę grać. Niech ktoś wyprowadzi stąd tego szczeniaka. Nie przejmuj się, babu. Widzisz, Arturku, wstydźmy się tak przestraszyć babcię. A prosił, żeby zamknąć drzwi na klucz. On tylko chodzi i szuka, jakby się do mnie przyczepił. Znowu każe iść na katafon. Wykluczone, nie puścimy babci, dopóki nie skończymy roberta. Ale myśmy dopiero zaczęli! Niech pan Arcyk lepiej posłucha mamusi. Ona ma rację, zapis całkiem świeży. Musicie mnie teraz wysłuchać. Mam coś do powiedzenia. Teraz natychmiast! Ale Arturze, to sprawa między nami. Po co zaraz rozgłaszać? A chcieliście po dobroci, to ja was zmuszę. Koniec gry! Co takiego? Ej, rzecz, to tak ładnie. Gdybym ja był pańskim tatusiem, spuściłbym panu lany. Co? Jeszcze śmiesz się odzywać? Niech to mi ojciec da rewolwer! Pożartować lewo! Rewolwer 100 minut, ty mu nie dawaj żadnego rewolweru! Na miłość boską, zrób coś! Powiedz mu coś, jesteś jego ojcem! No słuchaj, no Arturze, nie jesteś już dzieckiem. I przykro, że muszę przemawiać do ciebie w tym tonie, ale ze względu na matkę... Przecież to furiat! 100 minut, to ja czegoś go spłodzi! Porozmawiamy. Cóż chcesz? Zrobiłem co mogę. Teraz wiem, ile ojciec może. Chciałem go uspokoić. Sama słyszałem. O, ferma. I to ma być ojciec? Gdybym ja była mężczyzną. No, łatwo ci powiedzieć. Sama wiesz dobrze, ale to nie może. Co? Już? Jeszcze nie. Czekam na jej odpowiedź. A, myślałem, że już. Słyszałem jakieś krzyki. Przybiegłem czym prędzej. Nie szkodzi. Dobrze, że wuj przyszedł. Niech wuj tu zostanie i powinuje ich trochę. Ja zaraz wrócę. Tak, czy jaśnie? Żeby nikt nie ruszał się z miejsca. A tak jest. Czybyście obaj zwariowali? W razie czego kula w łeb, zrozumiano? Tak jest. Mamo, ten twój brat Chicago chyba jest gangsterem. Gienek, rzuć to w tej chwili. Kto to widział bawić się w Indian? W twoim wieku? Hej, tam nie ruszać się! Gienek. Nie mam siostry, kiedy jestem na służbie. Na jakiej służbie? Opamiętaj się. Jestem na służbie idei. Bardzo dobrze. Widzę, że mogę na wójcu polegać. Zostawiam was na chwilę. A mnie nic nie powiesz, Arturze? Przecież zostaliśmy przyjaciółmi. Dowiecie się wszystkiego w swoim czasie. Więc to tak. Zdradziłeś się, Eugeniuszu. Spokój! Nieprawda, nikogo nie zdradziłem. Zdradziłeś swoje pokolenie! To wy jesteście zdrajcy! Zdradziliście naszą starą, dobrą epokę. Tylko ja jeden zostałem jej wierny! Zostałeś sługusem młodzieży, tkniętej apostolskim szałem. Czy myślisz, że ci się to opłaci? Wykorzystają cię i odtrącą jak psa! Jeszcze nie wiadomo, kto komu służy. Artur spadnie jak z nieba. Teraz cię dopiero poznajemy, ty hipokryto! Ukrywałeś się przed nami! A tak, ukrywałem się. Cierpiałem przez tyle lat. Nienawidziłem was za wasz parek. Za waszą degrengoladę i milczałem. Byliście silniejsi. Ale teraz nareszcie nadeszła chwila, kiedy mogę wam to powiedzieć prosto w oczy. Cóż to za rozkosz! I co chcecie z nami uczynić? Przywrócić wam godność, wy padłe społeczeństwo. Zrobimy z was znowu ludzi z zasadami. Siłą? Chyba i siłą, jeżeli nie można inaczej. To kontrreformacja! To wybawienie! Wybawienie? Od czego? Od waszej przeklętej wolności. Wuju Eugeniuszu!
Tutaj jestem, panie! Nie ma jej nigdzie. No, musi tu gdzieś być, szukajmy! Ja tak sądzę, czekam na jej odpowiedź. To jak to? Jeszcze się nie zgodziła? Musi się zgodzić, nie może mnie opuścić w decydującej chwili. Wszystko gotowe. No nie chciałbym ci zwracać uwagi, ale czy nie postąpiłeś zbyt lekkomyślnie? Najpierw należało mieć pewność, a potem dopiero zabrać się do nich. Chwila była odpowiednia, nie mogłem więcej zwlekać. Tak zawsze jest przy zamachach stanu. Nieprzewidziane okoliczności. Teraz już nie możemy się cofnąć. Kto mógł przewidzieć? Byłem pewien, że ją przekonałem. Ala! Ala! No przez jedną kupią kuzynkę to niemożliwe. Ala! Ala! Przez kobietę upadły imperia. Ojej, nikt jeszcze nie śpi? No wreszcie jesteś, szukałem cię po całym domu. Cóż to, wuj z bronią? Broń prawdziwa, wuj prawdziwy? To ciebie nie dotyczy, gdzie się podziewałaś? Byłam na spacerze, czy nie wolno? Nie wolno! To święta sprawa! Spokój, Boże lęku. No i co? Nic. Piękna noc. Ja nie pytam o pogodę. Czy zgadzasz się? Wolałabym się jeszcze zastanowić. Miałaś już dosyć czasu. Odpowiedz natychmiast. Tak. Brawo! Bogu niech będą dzięki. Przystąpmy do dzieła. Babciu, błogosławieństwo. Zostawcie mnie w spokoju. Ja wam nie przeszkadzam. Babciu, wszystko się zmieniło. Biorę ślub z Alą. Pobłogosław nas na dalszą drogę życia. Wstawać! Wstawać! Nie widzicie, że chwila jest uroczysta? Boże drogi! To Artur się żeni? No to te ceregiele. Zabierzcie go ode mnie. On znowu mnie będzie lękał. Babciu, błogosławieństwo! To jakieś niesmaczne żarty. Daj mi temu spokój. Żarty się skończyły. Żartuję ci od 50 lat. 100 mil. Pozapinaj się natychmiast. To są zaręczyny twojego syna. Skończyło się porozpinanie. Kenia! Błogosław! Eleonora, co mam robić? Niech mama błogosławi, jak proszę. A czy oni nie mogą bez tego? Czuję się jakoś stary. Zaręczyny jak za starych, dobrych czasów. Albo błogosławisz, albo szczela. I co do czego? Raz! To niesłychane, żeby nawet u siebie człowiek nie mógł wyglądać, jak mu się podoba. Dwa! Błogosławię was, moje dzieci. A niech was wszyscy diabli. Jak przed laty, jak przed laty. Dziękuję. Sto mi się zapiął! Nowe życie przed nami! Leonora, ty płaczesz? Przepraszam, ja wiem, że... Ale to bądź co bądź, zaręczyny Arturka, to nasz syn. Ja wiem, że jestem trochę staroświecka, ale to takie wzruszające. Przepraszam. Róbcie sobie co chcecie. Jeżeli państwo pozwolą, to ja chciałbym złożyć serdeczne gratulacje z okazji tak wspaniałego wydarzenia i w ogóle... Do kuchni. I czekać, dopóki nie zawołam. Do kuchni! Kiedy ślub? Jutro. Hurra! Wygraliśmy! Dwie. Słuchaj.
A to jednak miło zobaczyć tego człowieka na właściwym miejscu. Prawda? Poczekaj, jeszcze nie jedno zobaczysz. Wszystko się dobrze układa. Nie będzie żałował. Żeby mnie tylko kołnierzyk tak nie cisnął. Ale za to Ene ci usługuje przy stole. Nic nie ma za darmo. A co będzie z moimi eksperymentami? A nie wiem. A tu jeszcze nie wydał dyspozycji. Ale pozwoli, nic nie wspominał. Nie było na to czasu, wyszedł samego rana. Niech wuj się wstawi za mną. Pomówię z nim ewentualnie. Żeby choć raz na tydzień. Trudno mi się tak nagle odzwyczaić po tylu latach. Powinniście to zrozumieć. To zależy od twojego sprawowania. Przecież jestem po waszej stronie. Czego jeszcze chcecie ode mnie? Włożyłem nawet ten kołnierzyk. Niczego nie obiecuję. Co to jest? Stole dla pani, proszę pani. Tego ma co znaczyć? Ja nie wiem, ja prosiłam przecież o salę. Pani już nie pije? Proszę natychmiast to wynieść. Dlaczego? Skoro już przyjdę. Ja też czuję się nie tego. Dobrze, proszę pani. Żeby mi to był ostatni raz. Jezus Maria, jak nudno. Na miejsca! Mogę to już rozpiąć chociaż na chwilę? Nie, tej kluczone, ślub dopiero po nastej. Tyłem chyba, czy co? Ostatni raz miałem to na sobie ze 40 lat. Utyłeś z tych twoich eksperymentów. Sztuka eksperymentalna bardzo się dzisiaj opłaca. To już nie moja wina. A kiedy będzie gotowe to zdjęcie? Wydaje mi się, że przyszłam po wieku, na pewno wyjdę okropnie. A nie ma obawy, ten aparat nie działa. Już dawno się Na zasady, tradycja tak chce. Macie mi zawsze moje niewinne eksperymenty. A w czym lepszy jest ten wasz staroświecki zastrzuty aparat? Oto fiasko waszej kontrrewolucji. Niszczycie tylko bezpłodnie moje zdobycze. Licz się ze słowami! Nie przestanę tego powtarzać, chociaż ulegam twoim waszej przemocy. I co wy na to? Ładnie wyglądamy, a to dopiero początek. Trudno. Na razie musimy dbać o formę. Treści przyjdą potem. Coś mi się zdaje, Eugeniuszu, że popełniacie szaleństwo. Formalizm nie zbawi was od chaosu. Lepiej już się pogodzić z duchem czasu. A zamilcz wreszcie. Depetyzmu nie będziemy tolerowali. Dobrze, dobrze. Znaczy ja protestuję, ale chyba wolno mi jest mieć swoje zdanie. No, oczywiście. Jeżeli tylko się zgadza z naszym zdaniem, dlaczego nie? Słyszycie? Dzwony. Weselne dzwony. O, jest nasza maleńka. Jak ci to twarzy w tym stroju? Witaj, moje dziecko. Artur jeszcze nie wrócił? Czekamy na niego. Będzie tu lada chwila. Poszedł załatwić ostatnie formalności. Ciągle formalności. Geniusz życia nie może chodzić nago. Trzeba go odziać i dbać o jego powierzchowność. Artur. On nie wspominał o tym, nie rozmawiał z tobą na ten temat? Bez przerwy. A, miał rację. Kiedyś to zrozumiesz i będziesz mu wdzięczny. Niech wuj przestanie się wypowiadać. Albo. To trochę za ostro. Dzisiaj w dzień twojego wesela nie powinniśmy dopuszczać do rodziny Niestasek. Będzie na to pełno czasu. Nie szkodzi, nie szkodzi. Nie obrażam się, jestem wyrozumiały. Taki stary, a taki głupi. Arturowi mniej się można dziwić, ale wuj... Ala! Dostało się wujaszkowi. Wybacz jej, Eugeniuszu, jest trochę rozdrażniona. Sama nie wie, co mówi. Bądź co bądź, to dzisiaj dzień jej ślubu. Ja też pamiętam, jak wychodziła. Zdaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli ja stąd odejdę. Ale nie łudźcie się. Wiem, co was cieszy. Dziecinne inwektywy nie zmieniają stanu rzeczy. Stomi, idzie ze mną? Mam z tobą do pomówienia. Coś zaproponować. Dobrze. Byle bez doktryny, zaznaczam, że ja mam głos. Mamo! 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 Mama też mogłaby się przejść. Jak sobie chcecie. Wszystko mi jedno, i tak zanudzę się na śmierć.
Teraz porozmawiajmy, Alu. Powiedz mi, co się stało? Nic się nie stało. Przecież widzę, że coś ci gryzie. Nic mi nie gryzie. Ten walon mi się nie podoba. Chcę go poprawić. Może mi mama pomóc? No chętnie, ale do niej musisz przemawiać w ten sposób. Do nich to co innego. Oni są głupi. Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem? Sama nie wiem. Być może dlatego, że nie mamy się za co szanować. Siebie czy drugich? To na jedno chyba wychodzi. Poprawić ci włosy? Trzeba ją czesać na nowo. Czy mama jest szczęśliwa? Co takie? Pytam, czy mama jest szczęśliwa. Co w tym dziwnego? No to bardzo niedyskretne pytanie. Dlaczego? Czy to wstyd być szczęśliwym? No, chyba nie. To znaczy, że mama nie jest szczęśliwa, bo mama się wstydzi. Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. No. Wszyscy, którzy są nieszczęśliwi, czują się winni jak przestępcy. Być szczęśliwym to prawo i obowiązek ludzi wyzwolonych w naszej nowej epoce. Tak mnie uczył Stomil. Aha, to pewnie dlatego się teraz wszyscy tak wstydzą. A mama co na to? Ja robiłam co mogłam. Dla niego? Nie, dla siebie. On mi tak kazał. No to tak jakby dla niego. No pewnie, że dla niego, gdybyś go znała jeszcze jak był młody. A on o tym wie. O czym? Niech mama nie udaje, jestem już dorosła. O Edku. Pewnie, że wie. I co on na to? Niestety nic, udaje, że nie dostrzega. Fatalne. Czy mogę już nakrywać do stołu? Jak chcesz, Edziu. I Edward nakrywa. Co mama w nim widzi? O, Edek. Edek jest taki prosty jak samo życie. Brutalny, ale w tym właśnie jego dzień. On nie ma kompleksów, działa odświeżająco. On umie chcieć pięknie. Kiedy siada, siedzi jak samo siedzenie. Dogłębnie, lecz zwyczajnie. Kiedy je lub pije, jego żołądek staje się symfonią natury. Lubię patrzeć, jak on trawi. Tak swobodnie, prosto. Stomil także docenia autentyczność. Owszem, ale mnie to aż tak bardzo nie fascynuje. Bo jesteś jeszcze młoda, Alu. Nie odkryłaś jeszcze bogactwa prawdziwej natury. Ucz się, proszę doświadczenia. Postaram się. Czy mama myśli, że dobrze robię, wychodząc za Artura? A Artur to co innego. Artur ma zasady. Stomil też miał zasady. Sama mama mówiła o tym obowiązku i prawie do szczęścia. Nie, to były tylko poglądy. Stomil właśnie walczył z zasadami. Natomiast Artur ma żelazne zasady. Wyłącznie. Ty mówisz, Alu. To pierwszy człowiek od 50 lat z zasadami. Czyż ci się to nie podoba? Jest przez to tak oryginalny, tak mocno twarzy. Mama myśli, że zasady powinny mi wystarczyć? No są trochę staroświeckie, to prawda, ale za to takie niespotykane w dzisiejszych czasach. Mamo, ja chcę Artura nawet z zasadami, jeżeli nie można inaczej. Ale ja nie chcę zasad bez Artura. Czyż ci się nie oświadczył? Czyż nie bierze z tobą ślubu? To nie on. A kto, jeśli łaska? Jego żelazne zasady. To więc po co się zgodziłaś? Bo mam nadzieję. No, fatalne. Czy mogę kontynuować? Walę, Juniu. Niech Edward wali. Chciałam powiedzieć, niech Edward kontynuuje. Słucham, proszę, panienki. Edziu, a ciebie to nie męczy? Taka zmiana? Wybacz im. To pomysł tych szaleńców. Co by miało męczyć? A nie mówiłam. On jest we wszystkim taki naturalny, taki swobodny jak motyl. Edziu! Jak ty pięknie nakrywasz! Co się będę opieprzał? Edek, chodź tutaj. Słucham, proszę, panienki. Powiedz, czy ty masz jakieś zasady? Owszem, mogę mieć. A jakie? Pierwszorzędne. A mógłbyś wymienić chociaż jedno? A co ja z tego będę miał? Mógłbyś czy nie mógłbyś? No to niech stracę. Chwileczkę mam zapisane. Jest. Ja cię kocham, a ty śpisz. I jakie jeszcze?
zależy jak leży. Nie kręć, tylko czytaj. Kiedy ja przeczytałem, to jest zasada. Dalej, dalej. Z czego się śmiesz? A bo to jest takie jedno. Czytaj! Kiedy nie mówię przy panu, to jest za śmieszne. I to są twoje zasady? Nie. Przepisałem od jednego kolegi, co pracuje w kinie. A sam nic nie wymyśliłeś? Nic. Dlaczego? Bo ja i tak wiem swoje. No tak, ja ci tak, ty wiesz swoje. Nie, to już przesada. Zapewniam cię, że będziesz zadowolony. Co wy tu wyprawiacie? On chce, żebym ja to włożył. A co to jest? Korset poprawiany. Bardzo istotna rzecz. Sznuruje kibić i zapewnia nienaganną figurę w każdej sytuacji. Zanieć świecie. Może już kamaszki ten piekielny powierzy. Chce się zabić. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ja nic nie chcę powiedzieć. Ja chcę żyć. Stare przyzwyczajenie. No chodź, Stomilu, dosyć z tych pipi. Sam przyznałeś, że utyłeś ostatnio. Ja chcę być gruby. Życie zgodne z naturą. Życie ułatwione. Skuć się dobrowolnie, nic ci nie pomoże. Dobra, broń mnie. No ale może rzeczywiście miałbyś trochę lepszą sylwetkę. O, po co? Jestem wolny, gruby artysta. Ciągłe awantury, więc ty masz nadzieję? Tak. A jeżeli się łudzisz? No to co? Niech mnie mama nie żałuje, dam sobie radę. A co będzie, jak się rozczarujesz? Nie powiem. Na mnie nie powiesz? No to niespodzianka. Na pomoc! Głos Tomina. Wuj Eugeniusz staje się coraz bardziej wymagający. Puszcie! Czy mama myśli, że on ma wpływ na Artura? Nie, raczej jest odwrotnie. Szkoda. Myślałam, że to może przez niego wszystko. Precz! Pójdę zobaczyć, co tam się dzieje. Czuję jakiś niepokój. Mam złe przeczucia. Ja także. Puść mnie, ty oprawco! Mój Boże, jak się to wszystko skończy? Nie, nie, ja pęknę, na pomoc! Doprawdy, Eugeniusz chyba przesadza. A ty uważaj, Malu. Bo co? Bo też możesz przeciągnąć strunę, jak i Eugeniusz. Edek, welon. Ja was przewinam! Co tam się dzieje? Spóźniłeś się! Puśćcie go! Ależ dlaczego? To było ostatnie dotknięcie! Puścić powiedziałem! Dziękuję ci, Arturze! Są jeszcze w tobie ludzkie uczucia! Ja protestuję! Arturze, co ci się stało? Jakie oblady? Ty popierdali trupi! Arturze, to ja! Wuj Eugeniusz, nie poznajesz mnie? Razem po nowe życie! Szczarów kupimy, ty i ja, pamiętasz? Nie duś! Przecież to ja! O! Przecież to ja! Razem my! Nie duś! Ciebie pchali mi ty sztuczny mięśni, ty spruchniał trochę... Ty zróbcie coś, on go zaduci! Jeszcze! Mam zmienić płytę? Kto kazał ci to zagrać? Pan Eugeniusz, miałem dopuścić, jak tylko wróci pan Artur. To prawda, polecimy mu. Na razie bez muzyki. Dobrze, proszę pana. Oszustwo. Wszystko oszustwo. Jest zupełnie pijany. To potwarz. To bezczelne oszczerstwo. Ten młody człowiek zna miarę i obowiązek. No i ja też nie wierzę. Artur nigdy nie pije. Chyba znam się na tym. No ale żeby akurat dzisiaj... Kawalerski wieczór. To jakieś nieporozumienie. Nie trzeba wyciągać przedwczesnych wniosków. Wszystko się wyjaśni. Tak, tak. Poczekaj tylko. Artur ci zaraz wszystko wytłumaczy. Nawet zaczął. Cicho. Budzi się. A co to jest? Własnego ojca nie poznali. Na nieszczęście! Cicho, kobiety. Nie pytam o swoje pochodzenie. Co znaczy ta maskarada? To są kamaszki. Ach, racja, kamaszki. Artur jest trochę zmęczony, ale wszystko wróci do normy. Na miejsca! Baczność! Żadnych zmian w programie!
Arturku, to był tylko żart. Co? Chciałeś nas wypróbować, co? Ach, ty figlarzu. Ale wiedz, że wszyscy trzymamy się twardo. Wszyscy pozapinani na wszystkie guziki, z góry na dół, raz na zawsze. Stomin nawet chciał włożyć korset. Ty ciągle swoje. Czy nie widzisz, że on różnął się jak świnia, ty cieniu przeszłości? Moja krew, moja krew. Nieprawda, witek! No, Arturku, do dzieła, Arturku, do dzieła. Wszystko gotowe, jeszcze tylko jeden krok. Ojcze, przebacz. Co z tą, jakaś nowa sztuczka? Byłem szalony. Nie ma powrotu. Nie ma teraźniejszości, nie ma przyszłości, niczego nie ma. Nihilista czy co? A ja? Czy mnie także nie ma? Ty mi wybacz także. Dziecko, tchórz i potet. Nie trzeba tak mówić, nie trzeba. Ja się nie boję, tylko uwierzyć nie mogę. Ja w życie własne. Ale ja się pomyliłem, ta stara forma nie stworzy nam rzeczywistości. O czym ty mówisz? O stworzeniu świata. O mnie? Kto będzie mówił o mnie? Zdrada! I wuj niech mi także wybaczy. Zawiodłem wujka nadzieję, ale niech mi wuj wierzy. To niemożliwe. Nie chcę o niczym wiedzieć! Opanuj się! Stań! Żeń się! Załóż rodzinę! Myj zęby! Jedz ginęcem i nożem! Niech świat znów siądzie prosto i nie garbi się! Zobaczysz, że nam się uda. Czy chcesz zmarnować ostatnią szansę? To nie była szansa. Myśmy się pomylili, to beznadziejne. Stomin, ma rację. Jesteś pijany, sam nie wiesz, co mówisz. Tak, jestem pijany, bo na trzeźwo się pomyliłem. Upiłem się, żeby zerwać z moją pomyłką. Niech wuj także sobie golny. Ja? Nigdy! O najwyżej kieliszek. Upiłem się mądrze. Upiłem się z trzeźwości, mądrze się upiłem. Nie opowiadaj nam tu z historii, upiłeś, z rozpaczy się upiłeś. Tak, z rozpaczy także. Z rozpaczy, że ta stara forma nie zbawi świata. A co? Idea! Jak? Żebym ja to wiedział. Ale konwencja zawsze brała się z idei. Ojciec miał rację. Jestem tylko żałosnym formalistą. Nie przejmuj się, synu. Wiesz, że zawsze byłem pobłażliwy. Chociaż sporo wycierpiałem przez twoje pomysły. Na szczęście wszystko minęło. Gdzie moja piżama? Stać! Do piżamy także nie ma powrotu. Jak to nie ma? Jeszcze chcesz nas zbawiać? Myślałem, że ci już przeszło. A co? Ojciec myślał, że się poddam tak łatwo? Przez chwilę byłeś człowiekiem. I znów chcesz zostać apostołem. Ty diable! Elek! Zamknij wszystkie drzwi! Tak, pozamykaj, bo przeciął! Pilnuj, żeby nikt nie wyszedł! Zrobione, panie! To pogwałcenie swobód obywatelskich! Swobód wam się zachciało! Nie ma wolności od życia, a życie to synteza! Wy byście się chcieli zanalizować na śmierć! Na szczęście ja tu jestem! Jak ty żołca! Arturze, jeszcze ja nie popieram Stomina, ale czy nie posuwasz się za daleko? Czuję się w obowiązku cię przestrzec. Jestem za wolnością jednostki mimo wszystko. A teraz znajdziemy ideę. Ja umywam ręce. No znajdźcie mu coś, może się wreszcie uspokoi. Muszę wyjść, bo mi się ciasto przypadło. Może i lepiej mu się nie sprzeciwiać, jest ich dwóch. Co wujcio proponuje? Czy ja wiem? Może Bóg? Nie chwyci, to już było. No, masz rację, już za moich czasów to nie szło. Boga zaproponowałam tylko dla formy. Ale nam nie formy trzeba, ale żywej idei. No to może sport? Kiedyś jeździłem konno. Niech. Teraz już wszyscy ćwiczą. Nie daje to rezultatów. No nic więcej mi nie przechodzi do głowy. Może Stomin coś powie? Ja zawsze powiadam, że eksperyment. No mówmy poważnie. Kiedy ja mówię poważnie? Chodzi o to, żeby torować drogę. Człowiek osiąga coraz to nowe zdobycze, a zdobycze wynikają z doświadczeń. Sięga wciąż po nowe życie. Nowe życie. Ja nie wiem, co robić ze starym. Ojciec mi tu mówi o nowym życiu. To trochę za dużo. Jak sobie chcecie, ale jak dotąd, wszystko jest w fazie eksperymentu. Eleonora, może ty o czymś wiesz? Kobiet nie ma co pytać. Wiedziałam, ale zapomniałam. No wszystko na mojej głowie. Zapytajcie Edka, on ma zdrowy rozsądek.
rozsądek, jak on coś powie, to należy mu wierzyć. No tak, tak, tak. Edek to mądrość zbiorowa. Edek? Postęp, proszę pana. A jak to należy zrozumieć? No, w ogóle postęp. Ale jaki? Postępowy. Znaczy się naprzód. Przodem do przodu. A tył? Tył też do przodu. Ale potem przód będzie z tyłu. A to zależy, jak popatrzeć. Jak od tyłu do przodu, to wtedy przód będzie z przodu, choć do tyłu. Jakieś mętne. Ale postępowe, proszę pana. Chciałam wam coś powiedzieć. Niech mama nie przeszkadza. Nie widzi mama, że mężczyźni rozmawiają o polityce? Kiedy ja tylko jedno słowo. Nie, to mi się nie podoba. Ja muszę mieć jakąś ideę, która da mi formę. Taki postęp tylko rozprasza, to amorfia. Moi drodzy, pozwólcie mi. Ja wam nie zawiodę wiele czasu. Co jest? Nie wiem, mamie coś się stało. A to później, teraz jesteśmy zajęci. A ja powtarzam, że lepiej wrócić do eksperymentu. Idea przyjdzie sama. Co mama robi? Umieram. Mama żartuje? Słyszycie? Mama mówi, że umiera. No jak to umiera? My tu mamy na to sprawy. Niech mama nie dziwaczy. Pomóż mi. Dzisiaj dzień ślubu. Chce mama wszystko zepsuć przez jakąś śmierć. Co za śmierć? Jaka śmierć? Ja nigdy nie brałem tego pod uwagę. Śmierć. Dobra myśl. To szaleństwo, Eugenio. Co za umieranie. Kto widział umierać? Tak, bo przecież to nienormalne. Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni. A jak człowiek chce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzi. Słyszycie? Zróbcie coś, może ona naprawdę. Kienka, dosyć tych ekstrawagancji. Co za umieranie, tego nigdy nie było w naszej rodzinie. O no nie, to już są szczyty zakłamane. Klucz od mojego pokoju zostawiłam na stole. Nie będzie mi już potrzebny. I tak wejdę, jak będę chciał. Karty są w szufladzie. Wszystkie znaczone. Śmierć! Wspaniała forma! Tylko trochę nieżyciowa. Dlaczego, jeżeli cudza? Ależ z babci mądrala! Wstydziłbyś się, Arturku! Wstydzilibyście się wszyscy! Kiedy? Przynajmniej leż prosto! Nie garb się! Chodźcie przy sobie! Albo najlepiej wstawaj w tej chwili. Tego się nie robi w towarzystwie. Umieranie nie jest naukowe, to humbug tych nowoczesnych. O, przepraszam, tylko bez aluzji. Ja wprawdzie nie dbam o maniery, ale z punktu widzenia eksperymentu śmierć nie wchodzi w rachubę jako czyn ostateczny. Eksperyment zakłada powtarzalność. No, chyba, że mama tylko tak szkicuje na próbę, to co innego. My także nie popieramy. Przestańcie, patrzcie, co się dzieje. Zbliżcie się, moje dzieci. Edek także. Kto wy jesteście? My. To my? Ona nas obraża. Czy ja powiedziałam coś śmiesznego? Mimo wszystko nie czuję się zbyt dobrze. Zdaje mi się, że mi głowa boli. Dziękuję, babciu. Ja ten pomysł wykorzystam. Głupstwo. Najważniejsze, żeby nie nosić krępującej odzieży. Mamo, ale spróbuj jeszcze raz. Umarła. A jednak to dziwne, była taka niepoważna. Ja nie chcę. Ja nie rozumiem. Ja tam nie mam z tym nic wspólnego. Ja nie widziałam! Stomilu, dlaczego mnie nie ostrzegłeś? No znowu wszystko na mnie. Zresztą nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Proszę, kołnierzyk pije mnie w dalszym ciągu. Edek! Do mnie! Masz dobry cios? Niezły, proszę pana. A umiałbyś w razie czego? Pan się o coś pytał, panie Artku?
nie dosłyszałem. Edek, ja cię lubię. Ja ciebie zawsze lubiłem. Ja też myślałem, że z panem można się dogadać. Ty nie rozumiesz? Edzio zna życie. Odchodzę. Te ostatnie przyjścia mnie wyczerpały. Muszę się położyć. Nie! Ojciec tu zostanie. Przestań mi nareszcie rozkazywać, ty smarkaczu. Jestem zmęczony. Edek! Co? 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 Miałeś romans z tym lokajem? O Boże, nie teraz! Nie przemawię! Cierpliwości. Teraz już wszystko wiadomo. Ja was wyprowadzę w szczęśliwą przeszłość. Nic mi się już nie chce. To chyba mój wiek. Z tą Milą już chyba nie jesteśmy tacy młodzi, co? Jak sądzisz? Niech wuj mówi za siebie. Eugenia była prawie w twoim wieku, ty stary hipokryto. Ja czuję się wyśmienicie. Na ogół wyśmienicie. Leonora, gdzie jesteś? Tu jestem, Stomilu, tutaj przy tobie. Chodź do mnie. Jak się czujesz? Jakoś mi słabo. Skończone. Wszystkie niepewności. Przed nami droga jasna i czysta. Jedno będzie prawo i jedna owczarnia. Co on tam znowu plecie? Głowa mnie boli. Pomiesza mu się kodeks z hodowlą. Czy rozumiecie już, jaki jest wniosek ostateczny? A ja rozumiem, ja. Ja jestem waszym odkupicielem, wy bydło bezmyślne. Ja wznoszę się ponad doczesność i ogarniam was wszystkich, bo ja mam mózg, który wyzwolił się od wnętrzności. Ja! Wytłumaczcie jaśniej, mój drogi wnuko siostrzeńcze, zamiast nas obrażać. Czy jeszcze nie pojmujecie, obrzydła wegetacjo? Bez formy i bez idei toniecie w chaosie i pustka by was pożarła, gdybym was nie uratował. Ja stworzę system, w którym bunt zjednoczy się z porządkiem. Nicość z istnieniem. Ja wyjdę poza przeciwieństwa. A lepiej by było, gdybyś w ogóle wyszedł z tego pokoju. Zawiodłem się na tobie. Między nami wszystko skończone. Powrócę do moich pamiętników. Pytam was. Jeżeli niczego nie ma i nawet bunt nie jest możliwy, to co można stworzyć z niczego, żeby było? Późno już. Warto by coś przekąsić, nie? Nikt nie odpowiada? Eleonora, co dziś będzie na obiad? Zjadłem coś lekkiego. Żołądek tak, że już mam nienadzwyczajny. Najwyższy czas, żeby o tym pomyśleć. Pomyślimy, Stomilu, pomyślimy. Masz rację, najwyższy czas ułożyć sobie życie. Od tej pory będziemy dbali wyłącznie o twój organizm. Po południu spacer i drzemka, a rano eksperyment. I tylko na maśle albo z wody, dobrze? No oczywiście, żeby nie przerywać snu. Co? Milczycie? No to ja wam powiem. To Pawlu! Uważaj na talerze! Możliwa jest tylko władza! Jaka władza? Co za władza? Jesteśmy przecież w rodzinie! Bredzi, nie zwracajcie na niego uwagi! Tylko władzę da się stworzyć z niczego. Tylko władza jest, choćby niczego innego nie było. Oto jestem w górze nad wami! W dole was widzę! W dole! A to wymyślił! Artur! Złaź ze stołu, bo pobrudzisz obrót! Ciągajcie się w prochu i w pyle! Czy pozwolimy, żeby on nas tak traktował? Na razie niech mówi co chce. Zabierzemy się za niego po obiedzie. O. Chociaż do prawdy nie rozumiem, po kim on wziął takie skłonności. I co to, cóż to za wychowanie? Trzeba tylko być silnym i zdecydowanym. Ja jestem silny. Spójrzcie na mnie. Ja nie jest koroną waszych marzeń. Wuju, będzie porządek. Ojcze, ty się zawsze buntowałeś, ale twój bunt prowadził tylko do chaosu, a sam siebie stracił. Spójrz na mnie. Czy władza nie jest także buntem? Buntem w formie porządku? Buntem góry przeciwko dołom? Wyższości przeciwko niższości. Jestem czynem, jestem wolą, jestem energią, siłą jestem. Dziękujcie mi. To ja spełniłem waszą młodość. To dla was. A dla siebie też mam coś podarunku. Formę, jaką tylko zechcę. Nie jedną, ale tysiąc możliwych mogę stworzyć i zburzyć, co zechcę. Wcielić się. Wycielić, odcielić, wszystko jest we mnie tu! A więc do tego już doszło.
To nie trzeba się przejmować. To tylko takie szczeniackie zabawy. Słowa, słowa, słowa. Jaką on ma władzę nad nami? O, słusznie. Na czym on opiera to swoje gadanie? Łączą nas tylko więzy rodzinne, a nie jakaś abstrakcja. Nic nam nie może zrobić. Jaką? To bardzo proste. Mogę was zabić. Zabraniam ci. To wszystko ma swoje granice. Granice można przekroczyć. Czyście mnie tego nie uczyli? Władza nad życiem i śmiercią. Co może mi dać większe panowanie? Odkrycie proste i genialne. Nonsens! Ja będę żył tak długo, jak mi się będzie podobało. To znaczy, przepraszam, jak będzie się podobało, komu właściwie? Stomi, ty wiesz komu? Powiedzmy naturze. O, właśnie, naturze. A po przeznaczeniu? Mnie! Boli żart. A jeżeli ja będę wujka przeznaczeniem? Stomi, Eleonora, co to znaczy? Ja sobie wypraszam, to wasz syn. Widzisz, Arturku, tak przestraszyć wujka, cały zbladł. Nie ubierz się, Stomilu. Przyniosę ci poduszkę. Myślicie, że ja bym się wziął do rzeczy, nie mając żadnego pokrycia? Śmierć jest was jak człowiek w klatce i tylko ode mnie zależy, żeby go wypuścić. No i co? Czy dalej uważacie, że jestem utopistą, gadułą, marzycielem? Trzeba uznać, Arturku, że ty masz głowę. Jak on to wszystko sprytnie wymyślił? Ja też nawet owszem lubię sobie tak pogadać filozoficznie, naukowo, zwłaszcza z młodzieżą. Ale pogadaliśmy sobie, koncept został rozruszony i teraz czas na coś konkretnego. Dosyć tych teorii. Lepiej chodźmy coś przejść, prawda, Eleonoro? Ja to już dawno chciałam powiedzieć, ale nie dacie mi dojść do słowa. Artur, dosyć tego, złaź ze stołu! Albo z tej buty. Słusznie, Bojaszku, słusznie. Czas na coś konkretnego. Edek, ty mój posępny aniele boskiej abstrakcji, czy jesteś gotów? Gotowy, szefku. No to bierz to. Co ty chcesz zrobić? Na początek rozwalimy wujcia. Rozwalimy wujcia? Co za uliczne wrażenie. Co właśnie teraz, kiedy masz niedobre ciśnienie? Ale dlaczego akurat mnie? Eonia! Edek, pokaż mu, że się myli. O! Za kogo wy mnie bierzecie, przysięgna hołoto? Edek, rób swoje. O, to gdzie jest żaden system? To chamstwo! Czego on nie chce, ten pachoł? Ale prać! Ręce przy sobie! To nie pachoł, tylko ramię mojego ducha, ciało mojego słowa! Eleonora, słabo mnie, Eleonora! Ojciec zemsta! To nie jest zbrodnia! Nie! Tylko człowiek, który nie cofa się przed jedyną możliwością. Jestem czysty jak sama natura, czuję się wolny! Wolny! Artur! Czekaj! Najpierw zbawienie świata! Ja cię zdradziłam z Edkiem. Myślałam, że ci to obojętne. Przecież żenisz się ze mną tylko dla zasady. Kiedy? Dzisiaj rano. Tak. Tak. Myślę, że to ci nie powinno przeszkadzać. Ja tylko tak sobie. Patrz, jestem gotowa do ślubu. Jak ci się podoba? Czekaj. Jak to ty mnie... Ty mnie? Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Byłeś taki zajęty. Możemy już iść. Czy chcesz, żebym włożyła rękawiczki? Są trochę za ciasne. Czy jestem dobrze uczesana? Mnie? Ach, ty jeszcze ciągle o tym? Nie wiedziałam, że to cię tak zainteresuje. Mówmy lepiej o czym innym. Jak mogłaś? Powiedziałeś mi, że potrzebujesz mnie jako wspólniczki, pamiętasz? Czy dobrze cię zrozumiałam? Rozmawialiśmy na różne tematy. Byłeś taki mądry, że aż mi zaimponowałeś. Edek by tak nie potrafił. Edek? Edek to co innego. Dlaczego mi to zrobiłaś? Co ci jest, skarbie? Przecież już mówiłam, że byłam przekonana, że ci na tym nie zależy. Doprawdy, dziwię się tobie. Taki historia to drobiazg. Żałuję nawet, że ci powiedziałam. Dlaczego? Co za uparcie. Miałam swoje powody. Jakie? Ale lepiej nie mówmy o tym. Ciebie to męczy. Mów! Kiedy ja tylko troszeczkę. Dalej, jakie powody? Takie malusieńkie, takie malusieńkie. Dalej! Nic ci nie powiem, bo ty się od razu obrażasz. Boże. Jak chcesz, możemy nie rozmawiać. Czy to moja wina? Dlaczego mnie tak wszyscy krzywdzicie? Co ja wam zrobiłem? Mamo! Mamo, ty słyszałaś? Alo? Ostrzegałam cię. Mamo, powiedz im.
Powiedz jej, że tak nie można. Zrób coś, pomóż mi. Ja tak nie mogę. Za co ona mnie tak traktuje? Za co? Ty odejdź ode mnie, ty głupcze. Ja chciałam was uratować. Ja byłem już blisko. Wszystko psujecie. Świat jest zły! 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 Chodź do mnie, Artur. Tak mi ciebie żal, moje biedactwo. Nie? Żal? Ty jeszcze śmiesz mnie żałować? Nie potrzebuję niczyjej litości. Wy mnie jeszcze nie znacie. Ja wam wszystkim jeszcze pokażę. Dobrze. Nie chcieliście mojej idei? Podeptaliście mnie. Obrzuciłaś błotem najszlachetniejszy zamysł, jaki kiedykolwiek był w historii. Ty kuro! Ślepoto! Nie wiesz, kogo straciła. I to z kim? Z tym debilem? Z tym plugawym symptomem rozkładu naszych czasów? Odchodzę, ale nie zostawię was na ziemi. I tak nie wiecie, po co żyć. No i co? Jestem twój słodki amat. Jestem twój zgniły brzuch. Niech jego wypatroszę, twojego rannego ptaszka! Rewolwer! Gdzie jest rewolwer? Przez te przeklęte porządki nie można niczego znaleźć. Mama nie widziała gdzieś rewolweru? Artur! Artur! Mój syn! Dziwne. Wszystko gdzieś zniknęło. To nieprawda. To nieprawda. Ja nie chciałam. Hejże! Ja ciebie kochałem. Ale... Dlaczego mi wcześniej tego nie powiedziałeś? Ja cię kocham, a ty śpisz. Stamilu! Stamilu! A bo się twój syn umiera! Stamilu! Więc jeszcze i to? Niczego nie oszczędzicie? Ja chciałem. Nie żyję. Może to i lepiej dla niego. Mało co by zostało bójkobójcą. Wybaczcie mu, bo nie był szczęśliwy. Nie chowam do niego urazy i tak mi już nic nie zrobi. Chciał zwyciężyć wszystko jedność, byle ja. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Zabiło go uczucie zdradzone przez abstrakcję. Myślał dobrze, tylko był zanerwowy. Tak się nie uchowa. Milcz, kanalio, i opuść ten dom. Ciesz się, że nie żądamy od ciebie rachunku. Dlaczego miałbym teraz sobie pójść? Powtarzam, on myślał dobrze. Ja tu zostanę. Po co? Teraz moja kolej. Wy będziecie mnie słuchać. My? Ciebie? A dlaczegoż by nie? Wiedzieliście, jak dobrze strzelam, ale nie bójcie się. Byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię, a będzie wam ze mną dobrze. Ja jestem swój chłop i pożartować mogę, i zabawić się lubię, tylko posłów musi być. Ależmy wpadli. Co to za niegrzeczna mowa, panie Gieniek? Lepiej zdejmij pan buty. Ulegam przemocy, ale tu szybę nie gardził. A gardzę sobie pan, tylko zdejmuj. No ruszać się, raz, dwa. Wydawało mi się, że to międzyludzkie rządzi nami. Za to ludzkie mści się, zabijając nas. Ale widzę, że to tylko Edek. Ono nie będzie tak źle, Stomilu. Muszę pozwolić na twoją dietę. Wyczyścić? Możesz je pan sobie wziąć. Ja i tak się przybiorę. Co się pan patrzy, panie Gieniu? Pomóż mi trochę. No. Ciasna, ale można wytrzymać. Chodźmy, Leonoro. Jesteśmy tylko parą
biednych starych rodziców. Tylko nie odchodzić mi nigdzie za daleko i czekać aż za Bogu. Idziesz z nami, Alu? Idę. On mnie kochał. Tego mi już nikt nie odbierze. Przypuśćmy, że to była miłość. To ojciec coś mówił? Nie, nie, nic takiego. Zdaje mi się, Arturku, że już nikomu nie jesteś potrzebny. Panie Gieniu, zatańczymy sobie z panem? A wie pan, że nawet i zatańczę. Woo!